wczoraj zainaugurowano wyjątkową wystawę mówiącą o obecnej sytuacji na Ukrainie. Ta wystawa między innymi autorstwa Wojciecha Korkucia, który jest już z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego od wczoraj tak naprawdę do 29 maja można zobaczyć wyjątkową wystawę, bardzo trudną, ale jakże potrzebną, jakże aktualną. Czego ona dotyczy, o czym mówi, ale też co ma poruszać i kogo? Prezentowana jest twórczość dwóch artystów, Andrzeja Jermolenki i Wojciecha Korkucia, czyli mnie. Jeżeli chodzi o mnie, to jest taka, no powiedzmy, mała taka retrospektywa dotycząca oporu i protestów moich plakatów przeciwko temu, co się dzieje na wschodzie, przeciwko polityce, bandyckiej polityce Putina. A Andrzej zrobił taki cykl plakatów świeżych, czyli tuż już po rozpoczęciu wojny, więc jakby mamy takie dwie perspektywy razem przedstawione, przemieszane na tej wystawie. Dwie perspektywy widzenia różnych problemów i czego efektem są właśnie różne projekty plakatów. No, warto nadmienić, że jeden z tych plakatów, który zresztą też promujecie od pewnego czasu na swojej ścianie. Ta wystawa ma bardzo ważne znaczenie, ale też tytuł, który został nadany tej wystawie, ma również bardzo głęboki sens i pewną metaforę. Dzień zwycięstwa. Dlaczego? No, nie jest to przypadkowe. Jak gdyby chodzi o to, że chcieliśmy mieć niejako swój udział w zwycięstwie i w rodzaju propagandy, która w tym czasie jest z Moskwy na cały świat komentowana, rozsyłana. I dla nas to jest też rodzaj zwycięstwa, zwłaszcza dla mnie osobiście, gdyż ten plakat, tak jak mówiłem, był wielokrotnie dewastowany, a dzisiaj swoim rozmachem sam fakt, że jest w takiej instytucji jak Centrum Sztuki Współczesnej, ten jak i wiele innych plakatów, i że jest eksponowany na fasadzie w tym formacie 9x12 metrów, no to jest rodzaj zwycięstwa tego projektu, tego ostrzeżenia, tego komunikatu, tego protestu. I cieszę się, no bardzo przy okazji dziękuję dyrektorowi Centrum Sztuki Współczesnej, że wziął udział w tym projekcie, w tym proteście i się przyłączył do stron, które chcą walczyć, które ze złem, które się dzieje podczas wojny na Ukrainie, i zostało to zorganizowane w sposób spontaniczny, w bardzo krótkim czasie, w reakcji na wojnę na Ukrainie. No, jestem pełen podziwu dla sprawności organizacyjnej, gdyż no, trzeba było to wszystko. Na wystawie wiszą plakaty, ale tak naprawdę organizacyjnie to jest spory wysiłek. To jest zwykle takie wystawy trwają, przygotowanie takiej wystawy trwa parę miesięcy, a to zostało zrobione no, w kilka tygodni. Oczywiście Telewizja Republika była na tej wystawie. Bardzo proszę, zobaczmy materiał z otwarcia tej wystawy. Historia to nie tylko odpowiedź na konkretne pytania, ale to właśnie owe pytania. Szukamy nie tylko odpowiedzi, ale zastanawiamy się, co nas w historii ciekawi. Dla Rosjan II wojna światowa, czy jak oni mówią, Wielka Wojna Ojczyźniana, jest osią ich historycznej pamięci. Wokół tego budują swoją tożsamość. Oczywiście z naszego punktu widzenia tożsamość absolutnie zakłamaną i nieprawdziwą. To, co dla nich było przyniesieniem wolności narodom Europy, było tak naprawdę zniewoleniem. Można powiedzieć, że zło komunizmu ukryło się za złem nazizmu. Ukryło się, mówiąc, że jest wyzwoleniem od tego zła. Ta wspólnota głosu jest spowodowana wspólnym wrogiem. Ja myślę, że bardziej chodzi o takiego ducha wolności, bo właściwie te plakaty, te prace, ktoś mnie zapytał, czy to jest sztuka polityczna, czy to jest sztuka zaangażowana. Zaangażowana niewątpliwie tak, ale duch wolności nie jest polityczny, to nie jest polityka. To, że Andrzej Jermolenko, że Ukraińcy, że Polacy chcą żyć w wolnym państwie, nie chcą poddawać się dyktatowi obojętnie jakiego reżimu,
to jest kwestia wolności, to nie jest kwestia polityki. I o tym mówią te plakaty. Ja myślę, że to jest wzruszające, że mówimy na tych samych falach, że mamy takie same umiłowanie wolności Polacy, Ukraińcy, a tych dwóch artystów właśnie oni to wspólnie wyrażają. I to wyrażanie ducha wolności ma ogromne znaczenie w bardzo trudnych czasach. Pan spodziewa się, że taka wystawa, ona dotrze oczywiście przez rosyjską agenturę też do Władimira Putina. I jak to może wpływać, takie formy artystyczne też, na postrzeganie Władimira Putina, ale też jego kolegów, jego popleczników, oligarchów i całej Rosji? No ja chciałem zaznaczyć, że ten plakat, o którym rozmawiamy, który tutaj jest za moimi plecami tu, i na koszulce, to już dawno dotarł do włodarzy na Kremlu. Był wielokrotnie prezentowany w telewizji rosyjskiej. Można było znaleźć jeszcze do niedawna taki program Miejsce Wstrzecia, czyli miejsce spotkań, gdzie były omawiane wszystkie odsłony tego plakatu, czyli wrzutka do Gazety Polskiej, prezentacja w telewizji Republika, gdzie mój wywiad był przetłumaczony na język rosyjski, tudzież jeszcze wydawnictwo Spektator, które zrobiło plagiat tego pomysłu, więc jakby był obszerny program na ten temat i wokół tego dyskusja. To już było w 2018, a wcześniej było jeszcze w czasie szczytu NATO też jak gdyby telewizja rosyjska, Rosja Adin, robiła relacje w wiadomościach i to było też na tle plakatu z komentarzem "Wsie ugoły w Warszawie obklejende plakata". Więc oni ten plakat znają. No, więc, i tak sobie myślę, no, jeżeli do tej pory odpukać w niemalowane, chodzę po tym świecie i się służby będą mnie zainteresowały, może teraz będą miały więcej roboty, gdyż takich protestów chyba na świecie i tych plakatów ostatnio się pojawiło trochę więcej niż ten, który tutaj widzimy, który powstał 8 lat temu. Był jednym z niewielu tego typu protestów, za które zresztą miałem od polskich władz też różne nieprzyjemne sytuacje. Artyści boją się podejmować takie tematy, powinni podejmować takie tematy, bo no, pan przyzna, że niewielu jest artystów, którzy we wcześniejszych latach właśnie takie plakaty projektowali. Achtung Rasja. No, ja powiem osobiście, że temat politycznego plakatu mnie interesował jeszcze na studiach. Nie było takich ćwiczeń na plakat polityczny, a mnie to interesowało. Przynosiłem swojemu profesorowi Mietkowi Wasilewskiemu różne projekty na ten temat, tylko była tradycja jeszcze w czasach komuny, że plakat polityczny miał wiele odsłon i to robili wybitni artyści. Formalnie to były bardzo interesujące dzieła sztuki plakatowej, ale mnie jakby bulwersowała i irytowała ta treść, bo to one wszystkie wspierały działania komunistów. No to były cykl plakatów na temat rewolucji październikowej albo 1 maja, czyli to było wsparcie reżimu komunistycznego. A mnie interesowała druga strona plakatu politycznego, czyli z ludzką twarzą, z takim podstawowym przesłaniem, żeby osoby, które to obserwują, żeby miały wybór oddzielenia dobra od zła. I przyznam, że tak naprawdę nie przypominam sobie drugiego studenta, a to był przełom lat 80. i 90., który by się tym interesował. I tak trochę pozostało do dzisiaj. Jeżeli ktoś nie zorganizuje jakiegoś konkursu, czyli organizacyjnie tego nie wstawi w jakieś ramy tematyczne, no to taki temat prawie nie istnieje. Nikt z własnej woli tego nie robi, bo się uważa, że się może narazić na różne szykany. No właśnie, lepiej nie podejmować takich tematów. Lepiej nie podejmować takich tematów, tak myślą niektórzy artyści, lepiej być takim konformistą? No, ja mam taką rozmowę, pamiętam zawsze w takim temacie, rozmowę z moim profesorem, z innym profesorem, który mówi mi, który mi tak doradzał, żebym ja uważał na plakaty polityczne, bo na tym się źle wychodzi. No, ale jak przypominałem, że wtedy, kiedy ty, Lesiu, robiłeś plakat dotyczący wspierania rewolucji październikowej, to można było robić, więc profesor się odwraca o 180 stopni i idzie w długą, no kończy się dyskusja. No polityka jest dla ludzi, tylko polityka musi mieć ludzką twarz i należy
tak moim zdaniem, jeżeli to jest robione w dobrych intencjach, w celu ochrony wolności słowa, twórczości artystycznej i w ogóle nazwaniu zła złem, a dobra dobrem i oddzieleniu, bo to jest czasami pomieszane, no to chyba jest sens uprawiania tego typu tematów. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszych widzów oczywiście zapraszam. Od wczoraj do 29 maja na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego można oglądać tę wystawę pod tytułem Dzień Zwycięstwa. Polecamy naszym widzom bardzo serdecznie. Tam można kupić też koszulki, są też plakaty i serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wojciech Korkuć, artysta, dziękuję za spotkanie. A już za chwilę o sytuacji gospodarczej, o surowcach rosyjskich, od których my będziemy odchodzić już za chwilę z kolejnym naszym gościem, a będzie nim Karol Byzdra, Energetyka 24. Zostańcie z nami.